Szczęść Boże, Ewelina Wiśniewska, witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Sejm przyjął uchwałę wyrażającą sprzeciw wobec unijnego mechanizmu przymusowej relokacji nielegalnych imigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu. Uchwały nie poparła opozycja. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiedział referendum w tej sprawie. Polskie służby rozbiły międzynarodową zorganizowaną grupę przestępczą, która zajmowała się nielegalnym przemycaniem imigrantów z krajów azjatyckich i afrykańskich do Polski i Europy. Na przerzut jednego migranta szacujemy, że mogło być płacone około 5 tysięcy euro, ale też wiemy, że te stawki nawet wynoszą 10 tysięcy euro w zależności od tego, jak zostanie zorganizowana ta nielegalna podróż. Mówi rzecznik Straży Granicznej, podporucznik Anna Michalska. Tymczasem presja na granicy z Białorusią cały czas pozostaje wysoka. Do Polski nielegalnie próbują przedostać się już nie tylko migranci z Afganistanu, Syrii czy Somalii. W ostatnich dniach granice próbowali forsować obywatele Kuby i Haiti. Od początku roku migranci podjęli ponad 12 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy. Na ponad 200-kilometrowym odcinku pogranicza z Białorusią jest już system elektroniczny, który wykrywa wszelkie takie próby. W tej chwili kończy się proces integracji wszystkich systemów, ale ta bariera elektroniczna już w pełni działa. W międzyczasie pogranicznicy muszą mierzyć się z prowokacjami migrantów kierowanych przez białoruskich funkcjonariuszy. Polskie patrole są obrzucane między innymi kamieniami czy płonącymi gałęziami. Oprócz wschodniej presji jest jeszcze zachodnia. Bruksela ponownie chce wprowadzić w całej Unii przymusową relokację nielegalnych migrantów z państw trzecich. Zjednoczona Prawica nie zgadza się na pakt migracyjny, podkreśla prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Decyzja Unii Europejskiej godzi w polską suwerenność i skądinąd także w suwerenność innych państw europejskich. Sejm głosami Zjednoczonej Prawicy, Konfederacji i Ruchu Kukiz 15 przegłosował uchwałę wyrażającą sprzeciw wobec unijnego mechanizmu. Tutaj jest dzisiaj Sejm, a nie Bundestag i mamy prawo wszyscy i obowiązek zagłosować za interesem Polski. Kto nie pilnuje interesów własnych, interesów Polski, będzie musiał pilnować interesy obcych państw. Kryzys migracyjny to pokłosie wieloletniej polityki otwartych drzwi prowadzonej przez Unię Europejską. Pomysł przymusowej relokacji pojawił się już 8 lat temu. Premier Morawiecki przypomina, że ówczesny rząd PO-PSL był gotów na przyjęcie migrantów. Wrzesień 2015 roku przyjmiemy 7 tysięcy, mówi pan Trzaskowski, wówczas minister w rządzie pani premier Kopacz. Ale nie minęły dwa miesiące kolejne. I rzecznik rządu, pan Tomczyk, rzecznik rządu ówczesny, powiedział, że przyjmą praktycznie każdą liczbę. Koalicja Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe nie wzięły udziału w głosowaniu. Obie partie zarzucają rządowi, że po przyjęciu milionów uchodźców z Ukrainy Polska nie utworzyła koalicji blokującej politykę migracyjną Brukseli. Premier niszczy wasz dorobek. Nie jest w stanie zrobić żadnej koalicji w Unii Europejskiej, żeby ochronić polskie interesy. Dlaczego nie zbudowaliście mniejszości blokującej do wprowadzenia mechanizmu automatycznego? Nie macie tam pozycji, nie potraficie tego wynegocjować. Temat potencjalnego przyjęcia migrantów zostanie wykorzystany w kampanii wyborczej, analizuje politolog dr Bogdan Pliszka. Dużo argumentów rzuconych tym ugrupowaniom, które są jednoznacznie antyimigranckie i co przy okazji jeszcze również tym, które są antyunijne. Prezes Jarosław Kaczyński zapowiedział referendum. To Polacy zdecydują, czy Polska ma przyjąć nielegalnych migrantów. My się na to nie zgodzimy i na to nie zgadza się także naród polski. To musi być przedmiotem referendum. Ta sprawa musi być przedmiotem referendum. I my te referendum zorganizujemy. Rząd przedstawi termin referendum w najbliższych tygodniach. Frankowicze mogą domagać się od banków rekompensat, jeśli umowy kredytowe zostały uznane za nieważne, orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Takiego prawa nie mają banki, co dotychczas robiły. Sądy na czas rozpatrywania umowy kredytowej mogą zawieszać spłatę kredytów. W
Frankowicze chcą unieważnić swoje umowy kredytowe, dlatego składają pozwy do sądów. To nie podoba się bankom, które straszą konsekwencjami, wskazuje mecenas Anna Wolna-Sroka. W słynnym wyroku TSUE w sprawie państwa Dziubaków banki zaczęły straszyć konsumentów tym, iż będą dochodzić roszczeń o tzw. wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Dziś Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że jest to bezprawne. Prawo unijne stoi na przeszkodzie temu, by bank miał prawo żądać od konsumenta rekompensaty wykraczającej poza zwrot wypłaconego kapitału oraz poza zapłatę ustawowych odsetek za zwłokę. Unijny Trybunał odpowiedział na pytanie warszawskiego sądu. Chodzi o spór, jaki bankowi Millennium wytoczył Arkadiusz Szcześniak, prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu. Trybunał odrzucił szantaż bankowców i odwrócił sytuację. Przyznał mi rację w tym zakresie, że skoro ja wystąpiłem z pozwem wobec banku o to, że uważam, że bank, który korzystał z moich środków przez wiele lat, że w tej sytuacji prawo unijne nie wyklucza, żeby konsumentowi takie wynagrodzenie się należało. To wyrok oczekiwany przez kredytobiorców frankowych, mówi Andrzej Stępkowski ze stowarzyszenia Pro Futuris. Banki muszą szykować się na więcej pozwów. W końcu sprawiedliwości stało się zadość. Będziemy dochodzić teraz swoich praw za krzywdy, które świat banku i sektor bankowy poczynił kredytobiorcom. To były krzywdy, które polegały na rozpadzie rodzin, na tragediach związanych z dziećmi, na tragediach związanych z samobójstwami. TSUE orzekł ponadto, że sądy krajowe mogą zawieszać spłatę kredytu na czas rozprawy. To znacząco odciąży domowe budżety kredytobiorców, mówi mecenas Lech Obara. Wystarczy, że sędzia dojdzie do przekonania, że jest prawdopodobieństwo, że taka umowa zostanie unieważniona. W takim wypadku istnieje pełne prawo sędziego, a traktuje to także jako obowiązek, zawieszania spłaty rat. Wyrok unijnego Trybunału krytykują bankowcy. Prezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek zaznacza, że decyzja narusza sektor kredytów hipotecznych. Pozostaje pod znakiem zapytania w istocie wręcz sensowność dalszego udzielania kredytów długoterminowych. Koszty pozwów i unieważniania umów frankowych ponieść mają wszyscy klienci banków poprzez m.in. podniesienie opłat bankowych. Według Komisji Nadzoru Finansowego wyrok TSUE kosztować będzie sektor bankowy 100 miliardów złotych. Banki nie mają takich środków. Tych rezerw zostało już utworzonych między 40 a 50 miliardów złotych. Banki nie utracą płynności, wskazuje ekonomista dr Bartłomiej Gabryś. I chyba w tym wszystkim tak naprawdę chodzi tylko o to, ile mniej zarobią, a nie o to, czy nagle będzie to stanowić dla nich jakieś znaczące zagrożenie. Bankowcy wraz ze Związkiem Banków Polskich i Narodowym Bankiem Polskim apelują do frankowiczów o zawieranie ugód z bankami. Te jednak nie zawsze chciały się porozumieć z klientami. Ja na przykład żałuję, że wcześniej nie zaoferowaliśmy tego typu rozwiązań. Wskazuje prezesem banku Cezary Stypułkowski. Mecenas Anna Wolna-Sroka nie ma wątpliwości, że wyrok TSUE to sygnał, że frankowicze powinni składać pozwy w sądzie i unieważniać umowy. Ugoda to rozwiązanie korzystne jedynie dla banków. Natomiast w przypadku ugód, między innymi ugody, która była proponowana przez przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, czyli przeliczenie tych kredytów, jakoby to były kredyty złotowe z oprocentowaniem WIBOR, no to nie jest tak korzystne ekonomicznie, tak? Bo de facto, jeśli w tym momencie byśmy przeliczyli te kredyty, no to konsumenci mają de facto drugi raz ten sam kredyt. Obecnie aktywnych jest 320 tysięcy umów na walutowe kredyty mieszkaniowe. 130 tysięcy z nich jest podstawą pozwów w sądach. Mobilizacji w terenie i mediach społecznościowych. Tego prezes Jarosław Kaczyński oczekuje od posłów Prawa i Sprawiedliwości na 5 miesięcy przed wyborami. Ma także ponownie wejść do rządu, aby wzmocnić pozycję premiera. Prawdą jest, że proszę pana, wygramy wybory. Bądźcie tego. Tak posłowie Prawa i Sprawiedliwości mówili po wczorajszym posiedzeniu klubu w Sejmie. W spotkaniu parlamentarzystów wziął udział Jarosław Kaczyński. Prezes partii mobilizował posłów do pracy w okręgach wyborczych oraz zwiększenia aktywności w mediach społecznościowych. Sama jego obecność i przemówienie na klubie jest już takim elementem motywującym. Pytanie, czy na 5 miesięcy przed wyborami trzeba mobilizować posłów do pracy? To trzeba, tak. Wydaje się, że choć to jest sprawa oczywista i wszyscy wiemy, to w części, to nie jest tylko, nie chodzi tylko o parlamentarzystów, ale mam wrażenie w części naszego elektoratu. Jeżdżąc po Polsce mam takie wrażenie, że w zasadzie to wygrajcie wybory. Nie, to my wszyscy musimy
wygrać wybory. Podczas wyborów w 2019 roku właśnie przez zaniedbanie kampanii przez niektórych kandydatów PiS w okręgach jednomandatowych oraz zbagatelizowanie porozumienia opozycji, PiS straciło większość w Senacie. Nie jest z naszego punktu widzenia rzeczą dobrą, że co prawda pokonaliśmy Platformę Obywatelską, i nie mamy w tej chwili bezwzględnej większości. W wyniku tych błędów to opozycja rządzi Senatem na czele z marszałkiem Tomaszem Grodzkim. To jest zwycięstwo. To jest zwycięstwo demokracji. Wyciągnęliśmy wnioski i nie powtórzymy tych błędów, słyszymy z Prawa i Sprawiedliwości. Szansa na to, żeby taką pracą organiczną, mocną ten Senat odzyskać. Prezes Kaczyński mówił też wczoraj o planach na kampanię. Przygotowywana jest konwencja, ale nie padło żadne szczegóły. Konwencja ma się odbyć 24 czerwca w Łodzi. Prawo i Sprawiedliwość chce w tamtejszej hali, jednej z największych w Polsce, zgromadzić nawet 15 tysięcy uczestników. Kampania rządzących budzi wątpliwości wewnątrz partii. Były koordynator kampanii PiS-u, a obecnie doradca prezydenta Marcin Mastalerek mówi wprost. PiS jest dziś w defensywie, PiS przespał kilka ważnych momentów. Podobną ocenę sytuacji przedstawił też inny współorganizator kampanii PiS-u w przeszłości, Adam Bielan, obecnie poseł do Parlamentu Europejskiego i prezes Republikanów, czyli koalicjant partii rządzącej. Na te zarzuty odpowiedział w mediach społecznościowych szef sztabu rządzących Tomasz Poręba. Adam Bielan, autor przegranej kampanii z 2007 roku, opuszczający Prawo i Sprawiedliwość po katastrofie smoleńskiej, twarz ciągnących w dół niejasności wokół Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz tu jestem Marcin Mastalerek. Na aucie ostatnich wygranych kampanii Prawa i Sprawiedliwości niezłe kombo. Kiedy spojrzymy na sondaże po marszu Donalda Tuska w Warszawie, to poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości nie rośnie. Jedyne co widzimy to rosnące słupki Konfederacji oraz przepływy poparcia od mniejszych partii liberalno-lewicowych na rzecz Koalicji Obywatelskiej. PSL i Polska 2050 nie kryją rozczarowania. Jeśli taki efekt miał dać ten marsz, to znaczy, że jest to efekt negatywny dla formacji demokratycznej. Także wczoraj pojawiły się informacje, że prezes Kaczyński jeszcze przed wyborami wróci do rządu na stanowisko wicepremiera. To się okaże w najbliższym czasie, ale mogę powiedzieć, jak pan prezes będzie chciał być członkiem rządu, to będzie członkiem rządu. Wielokrotnie Jarosław Kaczyński był krytykowany za to, że nie bierze odpowiedzialności za Polskę, nie zasiada w ławach osób rządzących. Przypomina socjolog Grzegorz Wiński. Media informują, że stanowisko mieliby stracić wszyscy obecni wiceprezesi Rady Ministrów. Piotr Gliński, Henryk Kowalczyk, Mariusz Błaszczak i Jacek Sasin. Jeśli miało to by oznaczać, że tym jedynym wicepremierem w rządzie będzie pan prezes Jarosław Kaczyński, zrobię to z wielką chęcią. Celem powrotu prezesa Kaczyńskiego do rządu ma być wzmocnienie pozycji premiera Mateusza Morawieckiego oraz ujednolicenie kampanii partii rządzącej. Błąd lekarski, a nie obowiązujące prawo było przyczyną śmierci 33-letniej ciężarnej kobiety w szpitalu w Nowym Targu. Organizacje aborcyjne oraz lewicowa opozycja uruchomiły szeroką kampanię dezinformacyjną, która ma wprowadzić w Polsce zabijanie dzieci poczętych na życzenie. Wczoraj w części miast odbyły się manifestacje zwolenników tzw. aborcji. Zorganizowały je działaczki związane z Martą Lempart, której znak rozpoznawczy to agresja i wulgarność. Jednego i drugiego nie zabrakło więc na wczorajszych demonstracjach. Powodem do kolejnych proaborcyjnych wystąpień była śmierć 33-letniej Doroty. Kobieta była w 5. miesiącu ciąży. Z powodu odejścia wód płodowych zgłosiła się do szpitala w Nowym Targu. Niestety po kilku dniach 33-latka zmarła. Jej tragedię wykorzystują politycy opozycji. Tak długo jak długo rządzi PiS, młode Polki, te, które zdecydowały się na macierzyństwo, te, których życie jest zagrożone, będą naprawdę w poważnym niebezpieczeństwie. Aborcjoniści, Lewica i Koalicja Obywatelska rozpowszechniają narrację, że za śmierć Doroty, a także innych kobiet w stanie błogosławionym odpowiedzialny jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 roku, który rozszerza ochronę życia dzieci poczętych. Dorota, Agnieszka, Izabela.
To imiona kobiet, które umarły w polskich szpitalach przez drakoński zakaz aborcji. Przekaz ten parlamentarzystki Koalicji Obywatelskiej powtarzają za przewodniczącym Donaldem Tuskiem. Te śmierci, te tragedie spadają na głowę pani Przyłębskiej i spadają na głowę pana Kaczyńskiego. Nie jest to prawda. Śmierć pani Doroty nie miała nic wspólnego z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Przeprowadzona w szpitalu w Nowym Targu kontrola rzecznika praw pacjenta jasno wykazała, przyczyną śmierci był błąd lekarski. Doszło do naruszenia prawa do udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Lekarze nie wdrożyli właściwego leczenia, informował w Sejmie wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Nie prowadzono prawidłowego nadzoru stanu ogólnego i położniczego oraz nie wdrożono właściwego postępowania terapeutycznego we właściwym czasie w związku z pogrążającym się stanem zdrowia pacjentki. Bezpośrednią przyczyną śmierci pani Doroty była sepsa, którą wywołało bezwodzie. Pacjentka otrzymała dużą dawkę antybiotyku, który powinien zwalczyć zakażenie sepsą, wyjaśnia krajowy konsultant w dziedzinie ginekologii i położnictwa, profesor Krzysztof Czajkowski. Niestety okazało się, że bakteria jest oporna na ten antybiotyk. Przyszedł taki moment, gdzie pogorszyły się parametry zakażenia. Obowiązujące w Polsce prawo daje możliwość ratowania zagrożonego życia i zdrowia kobiety kosztem życia dziecka poczętego. Mamy do czynienia z zasadą podwójnego skutku, zauważa Magdalena Guziak-Nowak z Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Pierwszym skutkiem danego postępowania medycznego jest ratowanie życia kobiety i lekarze mają nie tylko prawo, ale obowiązek ratować życie kobiety, nie są w żaden sposób tutaj ograniczeni, nie mają związanych rąk. Drugi skutek to śmierć dziecka. Nagłośnienie przez lewicową opozycję i organizacje proaborcyjne śmierci pani Doroty, ale także Izabeli z Pszczyn, która także zmarła wskutek błędu lekarskiego, ma wywołać społeczne emocje. To z kolei ma przyzwolić na wprowadzenie w Polsce tak zwanej aborcji na żądanie. Lewica nie mówi o cierpieniu pozbawionych życia dzieci. Samorządowcy, którzy przyjęli uchwały i stanowiska w obronie rodzin i dzieci przed szkodliwymi ideologami, jednoczą się. Nie chcą poddawać się szantażowi finansowemu Komisji Europejskiej i apelują o pomoc do polskiego rządu. Wyrażają też poparcie dla obywatelskiego projektu ustawy Chrońmy Dzieci. Wszystkie samorządy, które podjęły uchwały i stanowiska w obronie fundamentalnych dla nich wartości, od początku były atakowane przez środowiska lewackie. Wykreowano kłamstwo, że jesteśmy strefami wolnymi od LGBT, przypomina Andrzej Głaz, wójt gminy Tuszów Narodowy. Żaden samorząd, który przyjął stanowisko, uchwałę, rezolucję, nie dyskryminuje żadnych osób. Jest to sprzeciw wobec ideologii. Oprócz medialnego ataku samorządy zostały poddane szantażowi finansowemu. Grożono im, że jeśli nie wycofają się ze swoich uchwał i stanowisk, stracą unijne pieniądze. Z tego powodu większość gmin i powiatów oraz wszystkie sejmiki wojewódzkie uchyliły stanowiska. Ci, którzy je utrzymali, spotkali się w Tuszowie Narodowym na Podkarpaciu. W rozmowach wzięła udział wiceminister funduszy Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Na każdą próbę dyskryminacji polskich samorządów oczekujemy silnej odpowiedzi i silnego wsparcia przez rząd Rzeczpospolitej Polskiej, bo bez tego wsparcia możemy przegrać walkę, a chodzi o Polaków, o nasze dzieci, o środki, które się nam należą. Podkreślał wójt gminy Zakrzówek Józef Potocki. Problem jednak w tym, że również przedstawiciele rządu Zjednoczonej Prawicy próbują przekonać samorządowców do zmiany stanowiska. Jeżeli nie wyrazimy swojego zdania, za chwilę unijni dygnitarze, unijni ustawodawcy będą mówili nam, w co mamy wierzyć. Wskazywał radny powiatu świdnickiego Arkadiusz Przeniczka. Samorządowcy wyrazili pełne poparcie dla inicjatywy Chronimy Dzieci, przypominając, że podobne cele przyświecały im, gdy przyjmowali swoje uchwały. Obywatelski projekt, który ma przeciwdziałać seksualizacji najmłodszych, podpisał prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. I na teraz to wszystkie informacje. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.